Cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Forest. Zapraszam was do mojej bazy, którą udało mi się w końcu dokończyć. Jest tutaj no mega ilość drewna zużyta na budowę murów, gdzie niegdzie są oczywiście takie przerwy. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście jak to drzewa lubią, przewracają się czasem na mury i oczywiście nie mogę potem tego dobudować, tak jak tutaj chociażby pojedynczych sobie takich słupków, więc tak to sobie tutaj niestety wygląda. Może kiedyś to sobie jakoś przerobię, kiedy na przykład zniszczę tą część muru i sobie to dobuduję całą część muru, nieważne. Takie są gdzieniegdzie luki w dwóch albo w trzech miejscach bodajże, o tutaj na pewno jeszcze jest jedna. No i nie licząc tego są przerwy jakieś tam takie, które po prostu gra sobie wymyśliła, że sobie zrobi i tyle. Ale tak to cały teren mamy odgrodzony, mamy bardzo sporo miejsca z tyłu, jeśli chodzi o tyły ogólnie całego samolotu. Dziękuję bardzo, gro. Standardowo zaczynamy nagrywkę i zaczynamy deszcz. Dziękuję bardzo serdecznie. No i to, co chciałem właściwie powiedzieć wam jeszcze. Tyle, że zauważyłem, że skrzynki często się zamykają i mogę je potem otworzyć z powrotem, więc to jest na pewno dosyć ciekawa rzecz. Z rzeczy, które mi się na pewno nie podobają w okolicy, mam po prostu do skrajności słaby teren, jeśli chodzi o patyki, bo patyki jedyne, jakie mogę tutaj znaleźć, to są patyki, które leżą sobie gdzieś po prostu na ziemi, mogę je po prostu podnieść i za jakiś czas się zrespią, ale to po prostu trzeba pójść, wyzbierać, coś pobudować, coś pokraftować, coś, nie wiem, coś sobie tutaj poznosić, pościnać i dopiero mogę iść na drugą rundkę, coś pozbierać mniej więcej kolejnego dnia. Albo tak no po 10 minutach. Co mi też się nie podoba, to mam mnóstwo problemów z jedzeniem, jeśli chodzi tutaj o jakiekolwiek zwierzęta, bo tutaj jakąś jedną jaszczurkę gdzieś wyłapałem, która utknęła na murze, ale zanim do niej dobiegnąłem, to oczywiście czy właściwie dobiegłem? No, cokolwiek. To oczywiście już gdzieś zdążyła przez ten mur przeniknąć. No i tego jedzenia nie miałem, nie miałem też tego pancerza. Więc tu nigdzie nie ma takich zwierząt. To jest słabe. Moim pożywieniem właściwie na razie, co jest, to na pewno to, co tutaj się znajduje na tych tackach, ten makaron z czymś, chyba makaron z tym czymś, co wygląda jak kotlety, takim jakby, nie wiem, kawałkiem ryby i tą, tym nie wiem, spaghetti z groszkiem i fasolką, cokolwiek, czy cokolwiek miałoby to być, to tym na razie się żywię niestety. No i to, co uda mi się wyzbierać, więc trochę batoników, trochę tutaj tego. Byłem też w wiosce, właściwie ścinałem obok drzewa, więc tutaj porobiłem sobie liny, to znaczy porobiłem, pozabierałem te liny. No i porobiłem sobie mołotowe, bo już miałem tyle wódki, że po prostu nie było co z nią robić, więc cały czas tylko było crafting, zbieranie, crafting. O, co się stało, już nie mogę więcej. O, ciekawe. No dobra, niech będzie sobie w ten sposób, co jest też dziwne. Jest piąty albo szósty dzień w grze, a ja dalej mam spokój, nic się nie dzieje. Żadni kaniebale do mnie nie przychodzą, więc to mnie na pewno cieszy. Tu jest jeszcze patyczek, który chciałbym zgarnąć, bo jak mówiłem, mam deficyt po prostu. Zbieram sobie każdy możliwy patyczek, jaki mam. O, mam w tej chwili dwa patyczki, więc no wspaniale, o. To jest, a nie, to jest otwarte. Aha, po prostu upadło na to, na, upadło na tą stronę. To, czym chciałbym zająć się w tym odcinku, to na pewno jest to, że chciałbym wybudować chociażby sobie tutaj do jedzenia niektóre rzeczy. Chciałbym wybudować sobie przynajmniej ze 4 takie water collectora, żeby nie musieć się martwić o wodę. Po drugie, zrobić sobie jakiś small garden, jeden albo dwa takie małe ogródeczki. No i spróbować zrobić też jakiegoś drying racka, którego wcześniej jeszcze nigdy nie robiłem i mam nadzieję, że to sobie tutaj podziała. Mój rabbit cage ostatnio na poprzednim save'ie nie spisywał się zbyt dobrze, więc myślę, że nie będę w niego inwestował. Pierwsze co, to spróbujemy sobie to postawić i szczerze zastanawiam się, jakbym miał to postawić, bo chciałbym to postawić w miejscu, w którym nie będzie mi to w ogóle przeszkadzało. Nie wiem też, gdzie jest zbytnio przód, jest chyba tu, gdzie jest niżej. Okej, spróbujmy jak najbliżej. Dobrze, jest jeden. Drugi się, widzę, zduplikował. Okej, czyli jest w tym samym miejscu, więc mogę go również postawić. Nie, chwila, on się, nie, chwila, on jest na odwrót, tak? Czy nie? Nie, chwila, bo już nie wiem. Nie wiem, bo jeśli już postawię to źle, to będzie kiepsko, to wolę nie ryzykować. Jak to się stawia? Albo dobrze, albo źle, nigdy nie pamiętam. No dobra, spróbujmy to postawić obok. Na razie spróbuję postawić 3 i będę musiał też się przejść po te muszelki gdzieś nad wodę, więc mam nadzieję, że niedaleko gdzieś to sobie znajdę.
Okej, w ten sposób powinno być okej. Co prawda nie wiem, czy ten dzióbek z drugiej strony to nie jest to miejsce, z którego powinienem pić, ale raczej i tak gra mi na to pozwoli. Więc na to potrzebujemy trochę patyków. O, jaki ładny pajączek był pod kamykiem. Piękny, wspaniały po prostu. Fenomenalny. Dalej, trying rack. Jakie to jest duże? No to jest spore. Więc na pewno gdzieś, gdzie nie będzie mi to zbytnio przeszkadzało. Myślę, czy nie postawić tego po prostu tutaj. No trochę to ma, ale myślę, że nie będę mógł tu robić jednego jakiegoś tam mięsa, tylko kilka. I się zastanawiam, czy tego nie postawić po prostu przy ogródku. Może najpierw ogródek w takim bądź razie. Tylko jakbym chciał to rozplanować. Gdzieś tam dalej chciałbym w przyszłości coś budować. Tam też. Tutaj mam właściwie trochę miejsca, ale czy chciałbym to na takim zboczu budować? Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł? Nie mam bladego pojęcia. Zastanawiam się, jakbym to teraz chciał zrobić. Być może tutaj byłoby jakieś po prostu przejście. Tu na pewno będą jeszcze ze dwa albo ze trzy takie na drewno. Żebym po prostu nie musiał na każdym odcinku latać po to drewno głupio. No nie wiem, no może spróbujmy gdzieś tu na końcu zrobić taki mały ogródek. O, widzę, że gra nie za bardzo pozwala mi robić to, co chcę. Dobra, spróbujmy tutaj. Może na trzy zrobię, rzeczywiście. Dobrze. Jeszcze jeden. Jeśli gra mi bardzo ładnie pozwoli, proszę bardzo. Fenomenalnie, fantastycznie. Co prawda ten jest krzywo, więc go zaraz tutaj poprawimy pięknie. No i mam nadzieję, że nie będzie z tym większego problemu. Okej, tu jest, powiedzmy. Tu jest, więc można się bawić. Ustawić go mniej więcej tak. I oczywiście też jest źle, bo ja nie widzę oczywiście tego dystansu. A moja czasem symetryczność potrafi zajść za skórę. Sam zdaję sobie z tego sprawę. Okej, jest względnie dobrze. Dwa bale tylko są mi potrzebne, więc nie ma tutaj problemu. Czy tam w ogóle było... Czy ja nie zwróciłem uwagi? A tu jest 5 napisane. Po jakiego 5? To ja nie wiem. No dobra, weźmy sobie po 2 i zbudujmy to. Tutaj będzie taka strefa, powiedzmy, do mini ogródka. Niech to sobie tutaj rośnie. Mam nadzieję, że będzie rosło, szczerze. Bo nie pamiętam, żebym ostatnio coś sadził, a to chyba rosło samo. To na przykład nie mogę nic zasadzić, tam coś tam mogłem kliknąć, coś tam kliknąłem, zobaczymy. Jakie dźwięki natury. Coś się w końcu zaczęło dziać, bo nic nie robili, nic się nie działo. Będę musiał też sobie tu jakąś wieżę zbudować, bo niewiele widzę, niestety zza tego muru. I to jest chyba największy problem. Ale to spróbuję sobie coś na górę wybudować. Na drzewo znaczy. No, na górę. Jeśli wiecie w ogóle, o co chodzi. Dobra. Water collector i drying rack. Proszę bardzo. Drying rack mógłby wtedy stać sobie tutaj gdzieś na boku. Myślę. Tak, żeby nikomu nie przeszkadzał, żebym miał dostęp zarówno do tego, jak i do tego. I 18 patyków. To też może być nie lada problem. Więc najpierw przejdę się po okolicy, zobaczę. O, to są w ogóle, aha, to są tableteczki, których nie wyzbierałem. No i to, co mnie wkurza, to na pewno też to, że ten mur zrobiłem tutaj, ten eksperymental, tylko dlatego, że mogłem tu drzwi wstawić. No a problem jest taki, że muszę tu kucać. I to jest największy problem. Widzę, że nie za bardzo tam... Nie za bardzo ktokolwiek chciał tam do nas podchodzić. No i moja standardowa ścieżka, jeśli chodzi w ogóle o patyki przy tym samolocie. O, widzę, że nie mam staminy. Okej. Da radę temu zaradzić jakoś. Rana szybko. No i tak, na pewno patyki respią się tutaj. Na tym brzegu, to co zauważyłem. Chociaż niedawno je tu zbierałem, więc widzę, że nie ma nowych. Trupy jakoś nie chcą mi dawać patyków w zamian za to, że tutaj sobie wiszą. Na pewno od czasu do czasu jest naokoło tego jeziorka, które sobie tutaj spływa. To jest dosyć głośne. No i tutaj nie ma zbytnio patyków. Zazwyczaj sobie łażę jakoś tak obrzeżami, ale widzę, że standardowo, kiedy będę potrzebował tych patyków, to ich po prostu nie będzie. I będę musiał się udać w jakieś inne miejsce. Po prostu w celu zbierania tego. Zauważyłem też, że mam sporo pustego takiego placu, terenu naokoło w ogóle swojego miejsca zamieszkania, jeśli tak to mogę określić. O, w ogóle mi się nie wyświetla, gdzie mam bazę, czyli nie mam jeszcze zbudowanego tego szałasu lepszego, czy coś? Być może. O, tu jeszcze mnie nie było, widzę. Niedawno, więc stąd mogę wyzbierać patyczki.
No i to właściwie tyle. O, dobra, są cztery. Jest pięć? No, nie najgorzej. O, czyżbym... Nie, wydawało mi się, że widziałem kolejny. No niestety tych patyków jest tutaj tak mało, że każdy się liczy. Kiedyś to mogłem sobie pochodzić, pozbierać sobie z krzaczków śmiało, a tutaj po prostu tych krzaków nie ma. Nie wiem, czy twórcy zapomnieli o nich na tym terenie, czy postanowili, że tu po prostu ich nie będzie. Nie wiem, co to za dziwny pomysł, bo przecież można chcieć się osiedlić, gdzie byśmy się chcieli. Pobudka! The fuck? A żyjesz ty jeszcze? Nie. Część z was mówiła, że oni śpią. Czy oni śpią rzeczywiście? Cenzura? To nie wiem, ale jeśli spali, no to tak trochę głupio. To jest po prostu po wojskowemu, rozumiem, tak? Stanąć sobie, zasnąć z otwartymi oczami, najlepiej jeszcze tylko lekko pochylić głowę i koniec. Nigdy nie próbowałem, może kiedyś mi się uda, ale... Myślę, że ciężko by było. O, tam sobie jakiś biega w... Ja nie wiem, co w tej wiosce się odwala. O, tu sobie jakiś chodzi w ogóle, no problemo. Aha, to może ich pilnuję, może to jest ich nadzorca, jakieś to są jego niewolnicy. Nie wiem, nie chcę wnikać. Naprawdę nie chcę wnikać. Może lepiej tego nie wiedzieć. O, halo, grzybki. A nie, to mogę zjeść. Ja nie pamiętam, czy grzybki były jadalne, czy nie. Szczerze. Nie pamiętam tego i nie pamiętam, żeby też coś takiego tutaj było wcześniej. Proszę nie budować takich brzydactw obok mnie. Co to za badyle? Ja chcę z tego patyczki odzyskać. O! 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 Jak pięknie, dziękuję. Znaczy odzyskać, no nie były moje nigdy, ale fajnie, że coś takiego mogę odzyskać. O! Latające skrzynki, to też już nieraz widziałem. Skrzynki, właściwie walizki bardziej niż skrzynki. Bo to są walizki takie wycieczkowe. O, znowu pozamykane skrzynki. Nie wiem, czy ja muszę się oddalić na jakiś dystans, czy jak. Na pewno pierwsze, co to chciałbym zrobić, tego drying racka. Więc do tego... tutaj poświęcę wszystkie moje patyczki, jakie obecnie posiadam. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś opis tego? Drying and preserving meals. No, do jedzenia, okej. Okay, ale czy mogę na przykład takie mięso też tam wstawić? Zastanawiająca kwestia. Bo nie bawiłem się wcześniej tym, a chciałbym rzeczywiście móc jakoś to fajnie wykorzystać, bo jeśli, no, biorąc doświadczenia moje z innych gier survivalowych, jeśli chodzi właśnie o suszenie mięsa na takich stojakach, to zazwyczaj odbywa się to poprzez właśnie suszenie mięsa jakiegoś małego zwierzaka. W tym przypadku mógłby być to chociażby królik. No, ale jak to będzie, to ja nie wiem. Widzę też, że nie za bardzo. Wiem, że na pewno za wioską kanibali jest kilka właśnie takich pojedynczych krzaczków, z których da się patyki wyciągać, ale tu nigdzie w pobliżu mnie nie ma możliwości zdobycia po prostu większej ilości patyków. Jak widzicie, po jednym gdzieś sobie tu leży jakiś kamyk i tak mniej więcej tutaj wygląda to wszystko, że no będę musiał chodzić po prostu i bardzo często tam od nich sobie te patyki zabierać, bo po prostu nie będę mógł przetrwać. Patyki jednak są taką dosyć, no, bardzo potrzebną rzeczą, jeśli chodzi o początek. Białe jagody, brązowe jagody, zielone jagody, jakiekolwiek by nie były, nie chcę żadnych jeść, bo zawsze na jakieś złe trafię. O, jakie ładne rzeczy tutaj budujecie. Jakie piękne rzeczy. Ja poproszę patyki z tego. Czemu nie mogę nic podnosić? Halo? Gra się zbugowała. Halo, gro? Odbaguj się, bo nie mogę nic podnosić, a chciałbym. Rozumiem, że moja postać jest głodna. Czy to usprawiedliwia to, dlaczego nie chcę podnosić przedmiotów? Czy ja mam już 10 patyków? Nie, mam 3 patyki. Widzę, że robią sobie tutaj okrążenie naokoło swojej bazy. Nie rozumiem, co się kompletnie dzieje. Nie mogę nic zrobić. Widzę, że robi się noc, więc wracam do siebie. Odłożę te całe... O, tutaj już mogę podnosić? The fuck? Dzięki. Zabieram te patyki i potem sobie wrócę po resztę. Czyli właściwie zostawię ich, niech się tu rozbudowują. Ja sobie będę z tego korzystał po prostu, będę sobie te patyki zabierał. Zaraz też będę próbował skraftować tą siekierę, którą mówiliście mi, że teoretycznie dam radę. O, znowu skaczące walizki. Walizki, dobrze, już chciałem się poprawić, że powiedziałem skrzynki, a tu nie.
Kazaliście też, żebym właśnie zrobił sobie tą siekierę kamienną i że mogę sam ją w ogóle skraftować, więc na pewno zaraz to przetestuję. Brakuje mi chyba 8 patyków do skończenia tego, a może to już skończę rano. Lepiej się wszystko na pewno ogląda za dnia, a ja powinienem w ogóle priorytetowo wchodzić do bazy i od razu iść, powiedzmy, spać. No nie ma tego znacznika całego. Bang. No. I to mi się podoba. Nie przychodzą za mną żadni kanibale. To jest kolejny dzień z rzędu, gdzie mogłem się na spokojnie przespać i nie było żadnego problemu, że przeciwnicy są w pobliżu, musisz się ich pozbyć. Nie. Po prostu dało radę. Okej. No ładnie to wygląda. Wszystko fajnie, schludnie, ale... Czy ja mogę takie mięso tu powiesić? Mogę. Okej, okay, a czyli jest tu więcej miejsca, okej. Okay. Wygląda to dziwnie, jak czarna tekstura. No ale liczę, że to będzie działać. Póki co mam jeszcze batoniki, więc mogę się tym zawsze tutaj jeszcze wspierać. Teraz tak, trzeba będzie na pewno pozabierać patyczki i powrzucać tutaj. A, oczywiście do innego już wrzuciłem, standardowo. No, gro, proszę cię, współpracuj, chociaż trochę. Okej, mam jedzenia, okej, wody, okej, więc można sobie... I znowu pada, kocham. Czy będzie trzeci raz na odcinku deszcz, czy nie? Zgadujcie w tym momencie w komentarzach. Ja już wiem. A czy wy wiecie? Czy wy się domyślicie? Nie, dobra, przestanę z taką gadką. Ale widzę, że patyczków ładnie tu leci. Szczególnie te wysokie coś, co budują. Z czego mi lecą patyki. O, już mam 10 sztuk, jak miło. Jakieś kamyki, a co tu leży? Jakieś grzyby. No hej. O, roślinka, czy ja ją zebrałem? Zebrałem, dobra. Lecę z powrotem do bazy, odłożyć patyki. I na co, czy starczy mi w ogóle tych patyków? Życiem 2, potrzebowałem 12. Aha, potrzebowałem 8, no tak. Bo tyle zostało z 12. Czemu cały czas jedna i ta sama tutaj, ta, nie wiem, walizka sobie skacze? Nie rozumiem. Zepsułem? Nie zepsułem. O, jeszcze wicher jakiś się zbiera. A może burza będzie, o. Tak też by mogło być teoretycznie w tej grze. Tu zazwyczaj mogę po prostu wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz. I wiem, że i tak pewnie część z was mi w to nie uwierzy, ale gdy budowałem ten mur, ani razu nie padał deszcz. Ani razu, a budowałem go ze 2 dni. Jak nie ze 3, a widzicie co się dzieje, ja tylko odpalam nagrywaniem, bum. Po prostu automatycznie. Dziękujemy. Automatycznie tutaj się coś włącza, gra sobie załącza tryb. O, włączył nagrywanie, trzeba mu przeszkodzić. Je, walimy deszcz. O, nie wyłączył nagrywania, to jeszcze burzę dowalimy. No i tak to się mniej więcej kończy. Nie wiem też szczerze, gdzie mogą być żółwie, więc... raczej nie za bardzo chciałbym się udać w to miejsce. Tak jak sprawdzałem, to nie ma też tutaj niestety ryb w tym jeziorku całym. No, mogę sobie tu pływać, ale tutaj żadnych ryb nie widać. No, przynajmniej względnie, nie próbowałem tu jeszcze łowić ryb tym swoim badelem, tą dzidą całą, bo nawet nie potrzebowałem. Myślę, że ryby też w sumie można byłoby wędzić. Najpierw się zorientuję, gdzie jest jakaś najbliższa woda, w której mogą rzeczywiście występować te żółwie i wtedy na pewno się z tym pobawimy. A myślę, że jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Pobawiliśmy się trochę z tym, porobiłem trochę to, powiedziałem wam, co miałem właściwie powiedzieć. No i tutaj mamy sporo miejsca na budowę. Nie wiem, co w sumie powinienem budować w następnej kolejności, więc chętnie jak zwykle przyciągnę sobie wasze tutaj jakieś porady. Udało mi się zrobić tego drying racka, który widzę, że chwilę będzie się zajmował tym mięsem. Myślałem, że to będzie jak ogień, że wrzucam po prostu 10 sekund i już. Ale widzę, że nie za bardzo. Mamy też te ogródki, które teoretycznie powinny działać. A czy będą działać, to się na pewno zobaczy. Cóż, dzięki serdeczne. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!